Ma spory wpływ, ale to wynika z zasady, że to
rząd i tak to coś robi. I mamy bardzo wielu deweloperów, którzy mają świetne pomysły, jak są w Federalu, nie są oni pracownikami w tym rynku. Także mam nadzieję, że ten mit już nie utrzymuje się. I wiele rzeczy, które się pojawiły w minucie, ma swój początek w Federalu. Narodowym przykładem może być system LEC, który jest bardzo kontrowersyjną technologią, ale jak widać coraz więcej dystrybucji i również do tego przechodzi. Kilka liczb obrazujących jak wygląda aktywność zasobność oprogramowania i opiekunów tego oprogramowania w Fedorze. Mamy ponad 16 tysięcy pakietów w gałęzi rozwojowej, w tych poszczególnych stabilniejszych gałęziach wygląda to trochę inaczej, bo powstają nowe wersje, niektóre są wycofane w najnowszej wersji, bo najnowszej gałęzi, ponieważ projekt już nie istnieje, tu już został zastąpiony czymś innym. Mamy prawie 1600 opiekunów pakietów. Z tego rachunku wynika, że około 10 pakietów na opiekunach. Ale oczywiście na pewno prezentację zrobię jakiś wykres, bo wygląda to ciekawie. Są osoby, które mają pod opieką rzęd kilkaset dosłownie pakietów. Dlatego też bardzo zalecane jest, żeby żadna paczka nie miała odpowiedniego opiekuna, żeby współopiekunowie, żeby nie było, czego nie było problemu, że na przejedzie autobus i nagle nie ma się pod paczką opiekować. Nikomu nie życzymy, żeby przyjechał przez. Mamy też ponad 120 sponsorów. Kim są sponsorzy, to za chwilę. Tak samo w wózku dwóch sprawdzonych opiekunów. Sprawdzono tego, że się zgadzało tym, że ma dostęp w repozytoriach Git do wszystkich pakietów, które mają ograniczonych listępowych. Też za chwilę o tym trochę więcej. Jak wygląda proces dodawania oprogramowania do Fedory? No, musimy zacząć od tego, że mamy jakiś kod. Napisaliśmy go sami. Jest jakiś istniejący projekt open-source, którego nie ma jeszcze w Fedorze. Chcemy go zintegrować, chcemy go dołączyć do Fedory, czyli tak naprawdę jesteśmy integratorem w tym przypadku. Dostosowanie do zasad tworzenia pakietów w Fedorze czasami wymaga nałożenia jakichś łatek na ten kod. No i zbudowanie samego pakietu wymaga napisania jakiegoś pracy, który zawiera po prostu instrukcję, jak się trzeba wykonać, żeby zbudować binarki. Większość, mam nadzieję, że spora część z Was kompilowała już coś kiedyś ręcznie, więc to po prostu są zapisane w podstawowym pliku instrukcje typu configure, make install. I później na końcu lista plików, które są tworzone w czasie instalacji. Taka paczka musi przejść recenzję. To jest w zasadzie podstawowa bariera wejścia do Fedory. W czasie recenzji może dokonać inny opiekun, który już jest opiekunem jakiejś innej paczki w Fedorze. Jeżeli ta konkretna paczka jest naszą pierwszą paczką, nie mamy jeszcze, nie jesteśmy jeszcze wyodrębnym Fedory, to są dwie możliwości. Albo tą recenzję musi zrobić sponsor, albo tą recenzję robi ktoś inny, ale sponsor dodaje nas na podstawie tej recenzji do grupy opiekunów paczek. Jak już nasza paczka przejdzie w umyślnej recenzję, jeszcze może to wymagać kilku iteracji kolejnych wersji naszego pliku z ewentualnych innych łatek. Czasami trwa to długo. To dostajemy, wystawiamy takie specjalne zlecenie właśnie tworzenia gałęzi, tworzenia repozytorium
kolejną niekontrolną łatkę, łatki, jeżeli są i wiksta zbiory pozytywne. Natomiast kod nie trzymamy tylko kodu z samej pozytywną wiks, w sensie tak i zatrzymujemy go archiwum z kodem z naszym wiksta, tylko wrzucamy takie rzeczy do takiego specjalnego kodowego pozytywnego, w sensie lub aside cache, żeby nie doświadczać się do pozytywnego. To jest dzięki nadmiarom, tak, a nie tak stary. Jak już mamy spec łatkę, pod sądów na federowy serwer, to możemy zlecić zbudowanie takiego pakietu na serwerach Fedora, na tamie widującej paczki Fedora. Tu się z tego co wiem różnimy od innych dystrybucji, że nie przyjmujemy gotowych zbudowanych binarnych pakietów od opiekunów, tylko wszystko jest zbudowane ze źródeł serwera Fedora automatycznie. Wydaje się, że wybieranie pierwsza binarka jest wyrzucona przez jest, ale musi być podpisane. Tak, no tutaj jest podpisywana automatycznie przez samą biorącą przy przejściu przez system wydawania pakietów. Bo to, że się nam się zbuduje na firmie, to nie znaczy, że od razu trafi do repozytorium. To trafia tylko do tego repozytorium, właśnie nazwijmy to bardzo ogólnie testowego, który nigdy nie jest używany. Podarkę sobie wszystko filmu. I teraz to kolejne. Skąd weźmiemy to? Może to być własny. Może być istniejący projekt open source. Jeśli nie mam pomysłu, akcja na coś dla Fedora dodać, możemy skorzystać z istniejącej na federalnym wiki listy życzeń. PDF jest link. Mam nadzieję, że Państwo udostępniają PDF później na stronie www.redmasejora.com. Jest też opcja, żeby zostać współopiekunem istniejącej paczki. To też jest droga, żeby zostać deweloperem, nie tworząc własnej paczki, ale oczywiście musimy znaleźć sponsora, który się nami zaopiekuje. Jest też sporo porzuconych pakietów z różnych powodów. Opiekun też zainteresowanie, usługa, która oczywiście się przydaje, nowy opiekun. Natomiast bardzo często pakiety porzucają z tego powodu, że zewnętrzny projekt już na pracę przestał na nowym źródła, nie jest rozwijany, tudzież został zamknięty na przykład. Tak jak wspominałem wcześniej, na pakiet RPM składa się kod wymienionej postaci z zewnętrznego źródła, czyli z tak zwanego upstreamu. Jest jeden przypadek, w którym opiekun musi modyfikować tą oryginalną paczkę ze źródłami. To jest wtedy, kiedy ten kod zawiera rzeczy, których Fedora nie może legalnie redystrybuować. Niestety, ponieważ Fedora jest sponsorowana przez Red Hata i Red Hat załatwia wszelkie prawne sprawy związane z Fedorą, to podlegamy prawo amerykańskie. To koduje, jeśli potrzeba, by się lepiej zintegrować z dystrybucją jakieś łatki i oczywiście z instrukcjami, jak się pakiet. Pakiet musi być zrobiony zgodnie z zasadami tworzenia pakietów Fedora. Są one bardzo urzędne. W telegraficznym skrócie wygląda to tak, że zaczynamy od zastanowienia się, czy w ogóle możemy dany kod dołączyć do Fedora. Czyli musi być musi być licencja open source, wolna licencja, zawartość musi być legalna, ale to jest to pozostanie. W związku z tym powstały różne repozytoria, w szczególności rzeczy, które są też związane, które nie są, nie mają siedziby w Stanach, tylko w Europie. Tak, że się paczki dodatkowo do Fedory, których nie można tam dostępować.
nawet jest tak nie bezpośrednio ze strony Fedory podlinkowana. Pakiet powinien mieć taką samą nazwę grupy, bardzo zbliżoną do nazwy projektu, który jest ważną. I zwykle ta nazwa innego. Musi być skonfigurowana z odpowiednimi flagami komputera, jakie są myślą w Fedorze. Nie może poza uznanymi wyjątkami zawierać dołączonych i niezależnych innych projektów. Niestety jest to bardzo częsta praktyka i bardzo często jest trudno jakby wyjąć ten kod z zewnętrznego projektu z danego, bo często zdarza się, że jest on zmodyfikowany na potrzeby tego konkretnego i autorzy twierdzą, że oni to musieli zrobić, i te zmiany się nie nadają do użytku dla innych projektów, bo to są specyficzne dla ich własnego projektu. Najczęściej nie jest to prawda. Staram się, tak jak wspominałem, no, jestem członkiem Fedora, tak powiem, te trzy litery, które było widać w PC, to jest skrót od tego. Zajmujemy się m.in. rozwojem reguł tworzenia pakietów i zatwierdzamy, będąc odrzucamy wyjątki od tej zasady, że nie dołączamy żadnych zależnych projektów do danego pakietu. Pakiet, jeżeli używać bibliotek, to muszą to być współdzielone. Drukowanie statyczne jest bardzo mocno odradzane. Podejrzewam, że nie powiem z nowego, ale że zostanie wydana jakaś dziura w bibliotece współdzielonej. To wystarczy, że uwolnimy pakiet, który ma bibliotekę dostarcza. I wszystkie pakiety, które z niej korzystają, automatycznie mają pewne załatane. Jeżeli jest linkowanie statyczne, to musimy każdy kompilować tą wersję. Oczywiście każdy katalog tworzony przy instalacji naszego programu musi być opisany w kilku spec, żeby było wiadomo, co do tego należy. A nawet jeśli było w zasadzie jest naprawdę dużo, staramy się pokryć wszystkie najczęściej używane języki i jakieś wtyczki do różnych frameworków. To jest opisane dokładnie na stronę Fedory, to jest temat zupełnie odrębną prezentację, tak na odrębną warsztatę. Tak jak już mamy pakiet, który jest zbudowany zgodnie z zasadami podporowania Fedory i jeszcze nie mamy, nie jesteśmy jeszcze oficjalnymi opiekunami paszki Fedory, to musimy założyć sobie konto w systemie Konfedora. Wymaga to, jeśli chcemy zostać opiekunem paszki, zgody na umowę Fedora, tak Fedora Project Contribute Agreement. I jak już to zrobimy, to właśnie potrzebujemy sponsora, żeby nas dodał do grupy projektu. Inne grupy, które występują w tym systemie Fedora, daje dostęp do pozycji, jeżeli ktoś nie chce być opiekunem ważnym, tylko chce pomagać w rozwiązaniu błędów, to powinien być dostęp do tej grupy. Proven Cafeger, czyli sprawdzony opiekun paszki, to też jest osobna grupa. Zostanie sponsorem, a Proven Cafegerem wymaga otwarcia zgłoszenia do instancji Kraka Fedory. To jest później rozpatrywane przez innych sponsorów i zaufanych opiekunów. Naprawdę to nie jest wysoka bariera. Trzeba się oczywiście wykazać, że się zrobiło dużo recenzji pakietów, że na przykład że się jest opiekunem nietrywalnej liczby jakichś pakietów. To jest bardzo łatwo zatwierdzane. Wystarczy, że kilka osób poprze propozycje.
tygodnia w Suchu. Na jesieni załatwiona. Jak wygląda sama rezerwa? Na razie robimy to przez nową. Jest rozwijane osobne narzędzie, aplikacja webowa do automatyzacji tego i pewniejszy interfejs. Na razie jeszcze nie opisuję. Jest paczka, którą można zainstalować i dostawić taki, no, nazwijmy to rozszerzone rozszerzone typu link, które jakby tą część recenzji, którą się da automatyzować, automatyzuje. Sprawdza licencje, na jakich są umowy, czy są prawa odpowiednie, czy się paczka buduje w ogóle, bo to można też zrobić sobie na własnym komputerze. Jak ta recenzja wszędzie, jak paczka wszędzie recenzja publicznie, recenzja ustawia wadę, i wtedy możemy dodać zgłoszenie o założeniu modyfikacji z grunki do naszej kody. To wygląda tak, że na każdej gałęzi, na której chcemy, żeby nasza paczka istniała, jest tworzona gałąź i można to oczywiście robić później. Zarządzać to można z kołego gita, jest też nakładka, ma sobie ten kolegi, dla tych, którzy nie chcą się dokładnie samego gita uczyć, która ułatwia przechodzenie pomiędzy gałęziami i jest to też nakładka na instrumenty narzędzia, szczególności narzędzia do stworzenia nowych rzeczy. Ale jak wygląda sam system budowania? Bo jak już mamy kład repozytorium Fedory, to możemy zlecić budowanie paczki. System budowania jest oparty o narzędzia nazwy Kozi. Struktura tego wygląda tak, że jest jeden serwer zarządzający, z którym komunikują się serwery budujące. Najwięcej mamy dla architektury ARM, bo są one najwolniejsze. Dlatego staramy się rozmawiać budowanie. Mamy dwa serwery do budowania paczek na PowerPC, ale to jest tylko dla gałęzi Fedora, czyli dla pakietów dodatkowych do rytmu, które Fedora udostępnia, i ponad 40 jeszcze chce się przejść. Dochodzi jest interfejs albo przez aplikację web, albo linię poleceń. A pod spodem mamy narzędzie nazwy UMO. To jest tak naprawdę nakładka na trzy rzeczy. UMA, CHRO i RPMG. Jest zrobione z CHRO, w którym jest instalowany minimalny zestaw pakietów. Taki podstawowy, nawet tylko można powiedzieć, że system, który minimalny zestaw pakietów, żeby uruchomić RPMG. I do tego na podstawie tego, co pisaliśmy w pliku spec, są doinstalowane pakiety wymagane do zbudowania naszych i jest wykonywane na naszym pliku spec. W środowisku się uda godzi zbiera z technologii, z UMA i nowa paczka jest typowa do wydania. Oczywiście paczka musi się budować na wszystkich oficjalnie wspieranych artykułach. Fedory są to wszystko bitowe, czyli prawie lepiej chce się przejść, ale są wszystko bitowe A. W tej chwili są prowadzone prace nad artykułą 64-bitową, a już A64. Równolegle też są na PowerPC wersji. No i dla Apple, czy dla takiej źródłowej, to jest dla jesteśmy części, bo jak jesteście paczka jest zbudowana, musimy tą paczkę wydać, używając narzędzia typu. Tutaj też mamy tego interfejs manipulacyjny przez aplikację typową. Musimy wpisać
krótki, nazwijmy to część roku, czyli informacje dla użytkownika pakietu, bo wszelkich narzędzia, które wskazują następne aktualizacje, co dana aktualizacja zawiera. Możemy też ustalić, ile osób musi przetestować pomysł, żeby mogło pójść automatycznie do repozytorium zbawionego. Niektóre pakiety są tak zwane szczególne, czyli to jest reszta zdefiniowana po prostu lista pakietów, które są potrzebne, żeby uruchomić serce graficzne. To one muszą mieć minimum dwóch stojących innych gościa niż można też tą sesję wyłączyć i po prostu w 7 dniach można leczyć, uruchomić paczkę z pasteru dyskowego do stabilnego. Więcej informacji oczywiście o tym, co o czym powiedziałem, można znaleźć na stronie Fedory. Można też dołączyć do listy dyskusyjnych i zadać pytania, czytać dyskusję. Oczywiście jest to najbardziej uczęszczana. Chociaż przygotować na kilkadziesiąt dyskusji zapiszemy. Jest też wiele kanałów IRC. Też widzę kanałów IRC, jest też na linki standardowe, które można wyglądać. Jeśli macie jakieś pytania, niekoniecznie do mnie, to można zająć na stronę ask.pl.pl, gdzie ma 10 tysięcy pytań. Ja mam do ciebie. Weź poszkierzę. Mam pytanie, jak macie mechanizm zapobiegający temu, że dwóch ludzi próbuje nowy soft dołączyć do Fedora, bo nie do końca widziałem, żeby tam był jakiś taki mechanizm. To jest w tych... Ja chcę wiedzieć, jaki macie mechanizm, żeby dwóch ludzi nie straciło czasu paczkując soft na Fedora. Powiedzmy, że ja sobie wymyśliłem, że spaczkuję coś nowego i wymyślił sobie ten koleś w Mozambiku. Obaj paczkujemy, obaj mamy przygotowane. I jaki macie mechanizm, żeby temu zapobiegać? Ten sobie go. Jest lista, zdaje się, codziennie generowana pakietów, które tam jest na recenzję. Dlatego, że jest publicznie, to jest publicznie, każdy może sobie zajrzeć. Ale jest recenzja. Jak wy tam to robicie, żeby to być na wodzie? Żeby poszła para oczywiście. Jeśli ludzie nie wspominują ze sobą, to nie wiedzą o tym, że pracują. No właśnie pytam, co robicie, żeby się skomunikowali zanim to zrobić. Zanim się paczka pojawi w prezencji, to jest, tak powiem, po stronie chętnego, żeby sprawdzić, czy już ktoś tego nie zrobi. Może to sprawdzić. No, tak jak mówię, jest lista pakietów, które zostały wysłane do recenzji. Ale ja pytam, czy może sprawdzić, czy ktoś pracuje nad tym, żeby było to recenzować. Takiej listy, że... praca w trakcie na daną paczkę, to nie prowadzimy. No, to chciałem wiedzieć. Ale chciałem się dowiedzieć, czy masz coś. Można zadać pytania na liście dyskusyjnej, czy ktoś ma ochotę to spaczkować, albo żeby to zrobić. Ale jako takiego systemu gdzieś w aplikacji, czy... To skopiujcie od tego. Nie, ja to sobie bardzo chętnie się tym uczyć. U nas jest taki system, że generalnie zanim się zacznie cokolwiek robić, musi być zgłoszony bagrebot i to jest tak zwany intent to package. Trzeba zgłosić takie opaga, że ktoś nad tym pracuje, tak żeby wszyscy inni wiedzieli, że ktoś nad tym pracuje, nie? Bo czasem pakietowanie software to jest masa pracy i jakby się dwóch ludzi, którzy przez pół roku życia spędzili na tym, żeby ktoś spakietować, spotkali, że robili to samo, może dojść do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Więc to tak mówię tylko bardzo. Zauważyłem, że praktyka jest taka, że jeżeli jest właśnie więcej roboty nad daną paczką, albo jest jakiś zestaw paczek, które są od siebie niezależne i trzeba je generalnie naraz zestawić do recenzji, żeby to miało sens, to ludzie tworzą stronę na wiki i opisują, co robią i co jest zrobione, co jest do zrobienia.
Ja nie twierdzę, że nie da się robić, nie? Tylko po prostu prosty sposób weryfikacji, czy ktoś już przypadkiem na tym nie pracuje, jest bardzo pomocny. My mieliśmy flejmy wdybianie przez to i naprawdę. Polecam wam, żeby był prosty sposób sprawdzenia, czy ktoś przypadkiem już nie pracuje na tym sieci, bo... Tak jak mówię, jest przygotowany system realizacji, być może, nie śledziłem tego bardzo dokładnie, być może to tam... Może rozwiązuje, ale to tak, jest już też podane. Ale dziękuję bardzo. Tyle z twojej strony. Sorry, ja jestem w garażu. Konkurencja. Ja mam takie pytanie, jak wygląda aktualnie stosunek pakietów na architekturę ARM do tych na x86? Czy częściej są robione, czy są konwertowalne z tej x86 architektury? ARM 32 jest oficjalnie podstawową architekturą, czyli wszystkie pakiety w Fedorze nowe, tudzież pokolenia istniejących, muszą się budować i działać na ARM. Czyli one muszą być gotowe? Gdy jest wysyłany, to nie można o architekturę działać. W sensie, czy jak deweloper tworzy aplikację, to tworzy pod ARMA i pod x86, czy wybiera sobie już konkretnie? Nie, tutaj nie masz wyboru. Jeżeli chcesz dodać tą paszkę deweloperę, to musi działać na wszystkich. Aha. Chyba, że to jest na przykład coś specyficzne tylko dla danej platformy startowej, to wtedy dajesz tam... Czyli to już jest wymóg od góry. Tak, to już jest wymóg. Dobra, okej. Okay. Prawdopodobnie niedługo tak konkretnie Samsung będzie miał A64, jeśli się to jest dobra. Mhm. Dobra, są prowadzone prace. Jeszcze mam jedno pytanie. Tylko bez flejma. Ale to zawsze musisz skończyć flejma. Jak bardzo jesteście związani z Redhatem jako Fedora? Bo to jest coś, o czym nie do końca... Tak, smutna prawda jest taka, że bez finansowego wsparcia Redhata Fedora by nie istniała, bo oni dają nam całą infrastrukturę, właśnie serwery, serwerownie. No ale czy to się właśnie kończy tylko na infrastrukturze, czy po prostu są opłacani deweloperzy? Jest część znaczy osób, które pracują tylko i wyłącznie nad Fedorą z ramienia Red Hata, jest raczej niewiele. Z reguły są to osoby, które pracują nad Red Hatem, a przy okazji rozwijają pakiet w Fedorze. Ale znaczy, nie podam teraz liczb, bo nie wszyscy się chwalą. No nie pytam o dolary, przepływa, nie? Nie wszyscy się chwalą pijacą, ale na pewno bardzo wiele aktywnych osób w społeczności jest poza Redhatem. Aczkolwiek tak, to samo pytanie się pojawia na listach dyskusyjnych Fedory, czy na Fedora co jakiś czas. Ja nie pytałem nikogo na listach dyskusyjnych Fedory. Ale to jeszcze mam takie pytanie, bo tak wspominałeś o tych serwerowniach, gdzie się mierzą te wszystkie pakiety, nie? Gdzie one są budowane. To mam jeszcze takie pytanie, bo wspieracie trzy architektury, tak? Tak. I wszystkie one są sponsorowane przez Red Hata, wszystkie te miejsca, które są, gdzie są budowane? Tak, czyli mamy i serwery armowe, cały PC, X86, to są wszystkie własności Red Hata i serwerowe. A to jest w przypadku architektur secondary, czyli takich, które nie są pełni gotowe, żeby dostać podstawową, no to jak powiem, grupa, która stoi za tą architekturą, musi zapewnić właśnie serwer budujący. To jeszcze zapytam, ale naprawdę nie ma złośliwości w tym, to pytam. Jak się ma do tego wszystkiego CETO? To jest zupełnie niezależna inicjatywa. Oj, dobrze, dobrze. Kilka lat temu, chyba to był rok 2007-2008, coś takiego. Tak. Ostatnie pytanie. CentOS miał na swojej stronie wstępne, że są oparci o Red Hat. I komuś w Red Hacie w dziale prawniczym się to nie spodobało, wysłali brzydki list. Na długi czas się zakończyła przyjazna współpraca. Do tego roku, w tym roku, Red Hat z deweloperami CentOSa się dogadał z powrotem. Już wszyscy są zaprzyjaźnieni. I Red Hat oficjalnie wspiera CentOSa jako niezależny projekt społeczności. Czyli
taka inna fedora. Taka inna? Od przewracu głowy, znaczy temat prezentacji jak numerach fedora w ten sport. Cały czas była próba, zwołał się Federal Legacy, ale po prostu za mało ludzi było z tym związanych, żeby to miało sens, to umarło się być naturalne. Także można uważać Cyndosa na takiego Federal Legacy w moim zdaniem. Aczkolwiek oczywiście jest, teraz w tej inicjatywie Fedora.next jest, mamy trzy produkty, Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora Cloud i ludzie, którzy stoją za Fedora Server, mają nadzieję, że to oczywiście będzie zaadaptowane pod serwery jak najbardziej optymalne. To cała nowa framework do zarządzania serwerami. Moim zdaniem też jest jakaś jakość. Mam takie pytanie, najbardziej niższe inwestycje. Czy był rozwiązany problem z cross-compilacją Java w Fedorze, czy nie? Czy te wszystkie armowe wasze pakiety były kompilowane przez armowy serwer? Wszystkie pakiety są kompilowane natywnie na armowych serwerach. Natomiast cross-compilacja była owszem używana przy bootstrappingu nowej architektury. Jest. Także to oczywiście musiało być stosowane. Poprzednie prace nadal były zbyt stare, żeby się dało użyć to po prostu uaktualnienia do bieżącej. Żeby był bootstrapping, kompilacja była potrzebna, a potem już wszystko było na dyżnie. Jest. Dziękuję. Dziękuję za uwagę.